koniec poprzedniej rundy napawał optymizmem do tego, że jeżeli jeszcze przyjdą jacyś wartościowi zawodnicy, to można się bić o coś więcej. Wyszło jak wyszło, środek tabeli, od dwóch sezonów po pierwszej rundzie pozycja dość bezpieczna, bo nie jest taka przewaga przy tej spłaszczonej tabeli dość duża nad strefą spadkową, ale też nie jest duża strata do miejsca dzisiaj barażowego, bo te trzy drużyny, które są zdecydowanie z przodu, no odjechały. Czy taką formę utrzymają wiosną? Zobaczymy. Połowicznie zadowoleni, bo analizując sobie kilka meczy, to mieliśmy wygrane, można powiedzieć, w kieszeni, a te wygrane się przeistoczyły w remisy czy w porażki. Także połowicznie jesteśmy jako zarząd zadowoleni z tego, co zespół osiągnął. Startowaliśmy, powiem tak, na te trzy kolejki przed końcem z miejsca piątego. Byliśmy na miejscu piątym. To już dawało nam jak gdyby takie no, realne szanse na włączenie się do pudła na koniec ligi. Były to mecze z Radomiakiem, Siarką, Tarnobrzeg, z Puszczą. Bezpośredni przeciwnicy. Może nie znaczące porażki, wysokie porażki, ale porażki, które no zespół nagle spadł chyba na 10. pozycję. Zmiana trenera wielkim dla nas była zaskoczeniem, powiem szczerze, ponieważ nikt się nie spodziewał takiej decyzji pana Wieczorka, ale wiadomo jak to wróbelki ćwierkają. O tej zmianie trener już wiedział zdecydowanie więcej. Wykorzystał moment 17. kolejki i wtedy może każdy szkoleniowiec zmieniać barwy klubowe do tej samej ligi. Tydzień wcześniej, tydzień później była pewna blokada, już by nie mógł tego dokonać. Co po tych trzech porażkach zespół dobrze zareagował, tak? Mimo zmiany szkoleniowca, no głównym jak gdyby celem pana trenera po pierwszych rozmowach z zawodnikami było podniesienie morale tego zespołu, bo to, że potrafią grać, że potrafią walczyć z najlepszymi, to my o tym wiedzieliśmy, ale wiadomo, że każda porażka dołuje zespół. Udało się wygrać też ciężki mecz w rozwoju Katowice, no i tutaj przyszła walka w ostatniej kolejce u siebie z Błękitnymi, niewygodnym przeciwnikiem, ale zespół zdobył ten jeden punkt i początek, można powiedzieć, rundy wiosennej na jesień mamy zdecydowanie lepszą niż początek rundy jesiennej na początku, także no, te punkty są bardzo ważne, bo dają troszeczkę więcej spokoju, jeśli chodzi o przygotowanie, o atmosferę w drużynie. I myślę, że zespół teraz pokaże, że może na większym trochę luzie, z innym podejściem może trenera, może każdy trener ma inny sposób pracy. Będzie to no, z korzyścią dla samych zawodników, jak i dla nas, żebyśmy powalczyli może o bezpieczne miejsce w lidze, żeby nie było, że to będziemy walczyli do ostatniego meczu, czy się uda, czy się nie uda. Stać ten zespół na to, żeby grać spokojnie w wyższej tej. Wszyscy mówili, że ten zespół grał jedną z ładniejszych piłek, jeśli chodzi o widowiskowość. Tak? Zabrakło nam skuteczności trochę. Trener oglądał 2 czy 3 mecze naszego zespołu na żywo, jeszcze nie będąc trenerem, ponieważ nie miał zatrudnienia, więc tak jak mówi, jeździł po drugiej lidze, po trzeciej lidze, obserwował zawodników, patrzył jak zespoły grają, tak? No bo to nawet same pokazanie się gdzieś na obiekcie, wiadomo jak to jest z pracą trenera, karuzela się kręci, nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy go na jakieś stanowisko ktoś powoła albo mu zaproponuje pracę. Więc on nasz zespół widział, tak? I o tym, co pan mówi, to i my wiemy i on wie, że przy lepszym egzekutorze, typu rzucam Lewicki, tak, który strzelił i tak dość dużo bramek, jak u nas grał, ale nie mieliśmy tak wartościowych zawodników na bokach, którzy mogliby tą piłkę mu dograć, czy nawet zawodnicy ze środka pola, którzy by mu te sytuacje stwarzali. Przy większej skuteczności, tak myśleliśmy, że będzie z Arkiem Ciachem, że po pierwszym meczu z Zambrowem, że to będzie tylko szło w górę i będzie stwarzał. Później blokada, nie strzelił karnego w Kołobrzegu i no i stało się, że się zablokował, tak? Wiadomo, że będziemy szukali wartościowych zawodników, ale głównie też młodych, ponieważ Polski Związek Piłki Nożnej nakreślił taki program o tym, że jeżeli będziemy promować wychowanków, zawodników, młodzieżowców, jest niemałe pieniądze do zgarnięcia. I teraz, jeżeli trafi nam się zawodnik, młodzieżowiec na pozycję napastnika, a zostaną u nas zawodnicy, którzy byli, i myślę, że jeżeli będą to równi zawodnicy, to ja bym osobiście sobie tak widział, żeby ten zawodnik młody grał, ponieważ będzie
się rozwijał, może coś z niego być, możemy gdzieś kiedyś tam o nim usłyszeć. Klub może z tego mieć jakieś profity, a dodatkowa ta nagroda z PZPN-u też motywuje do tego, że jeżeli będziemy grali dwoma, a może trzema, czterema zawodnikami młodymi, to jest szansa pewne środki pozyskać poprzez ten właśnie konkurs, który ogłosił PZPN. Także jak się trafi w miarę ograny chłopak młody, to będziemy takich ten. Jeżeli trafi się, nie będzie takiego, no to też będziemy szukali zawodnika może już nie spełniającego tych wymogów, ale który zagwarantuje nam przykładowo 8 czy 10 bramek, tak jak to było z Marcinem Wodeckim.